Hieronim Dekutowski to dla mnie to mój wujek, brat mojej matki, który najpierw był w AK, a później był w WiNie. No i z powodu, że należał do podziemia antykomunistycznego, został w 1949 roku stracony przez komunistów. Dla mnie on był po prostu ukochanym bratem mojej matki. Ja to emocjonalnie bardzo traktuję. Przez całe lata nie wolno było głośno o tym mówić. Mówiło się, że jesteśmy z rodziny bandyty, chociaż nasza rodzina wiedziała swoje. Jak wyszedł jako maturzysta, dołączył do generała Ducha i poszedł na wojnę. I przez 10 lat najpierw Węgry, Francja, Anglia, potem AK, potem WiN. Stracił życie, nie zakładając rodziny. No i teraz ja jako spadkobierczyni zostałam w domu Dekutowskich. Ja zajmuję się po prostu pielęgnowaniem legendy o nim. Teraz niektórzy mówią, że określenie żołnierze wyklęci jest niedobre. Ja myślę, że jest bardzo dobre. Oni byli wyklęci. Jak spotkał się mój wujek z moją matką w Budzie Stalowskiej, bo tam podeszli ze swoim oddziałem tak blisko, matka tam była na spotkaniu z nim, to on właśnie użył takiego określenia. Zula, ja jestem już przeklęty. W 1949 roku Dekutowski i jego żołnierze zostali zamordowani na Rakowieckiej i nocą prawdopodobnie zostali wywiezieni pod cmentarz i pod murem w takim miejscu, gdzie nie było grobów, tylko było coś w rodzaju takiego śmietnika. Tam zostali wrzuceni. Oni nie zostali pochowani. Oni zostali wrzuceni do takiej jamy grobowej. Siedmiu na przemian. Jeden głowę miał na nogach drugiego. Zostali tam upchani. Zebraliśmy się przed popiersiem Hieronima Dekutowskiego właśnie dziś, by zademonstrować, że pamiętamy, że jesteśmy wdzięczni, że potrafimy okazać szacunek należny tym, którzy walczyli, mimo iż wiedzieli, że przyjdzie im złożyć w ofierze samych siebie, poświęcić własne życie. Rodzina właściwie nigdy nie straciła nadziei, że zwłoki czy szczątki naszego wujka zostaną znalezione. I muszę powiedzieć, że jak zaczęły się poszukiwania tak zwanych żołnierzy wyklętych w różnych miejscach w Polsce, to ta nadzieja tak zaczęła kiełkować, a później coraz bardziej rosła. Jak dostałam informację, że odnaleziono taki właśnie dół grobowy, że jest siedmiu, to intuicja mi już podpowiadała, że to mogą być oni. No ale do samej identyfikacji takiej już precyzyjnej, no to trochę potrwało. Najpierw były to badania nad szkieletem i było już prawdopodobieństwo, który z tych szkieletów jest Dekutowskiego, więc to już było coś, a potem naukowcy się do tego włączyli i dowiedzieliśmy się w pewnym momencie, że
antropolodzy określili jeden szkielet, że może być Dekutowskiego, i badania genetyczne to potwierdziły. To było niesamowite. Część ludzi z tak zwanej łączki na powązkach wojskowych została ekshumowana, część została zidentyfikowana i wśród tej grupy zidentyfikowanych jest mój wujek. I od 2 lat w malutkiej ekshumacyjnej trumience jego szczątki leżą na półce z numerem jak w hurtowni. I dla mnie to jest niekomfortowe. I jest mi z tego powodu przykro.